No elo, to już jest ostatni odcinek. No jestem troszeczkę zdziwiony, kto jest tym, który tak potwornie mąci. Jest to Guldrudryk Gryffindyk, jakoś tak. I cały czas myślałem, że to on. Myślałem dlatego, że on, wiecie, główny bohater. Ale jednak... coś tam mąci, nie? Główny bohater. No ten, który właściwie był takim naszym przyjacielem, nie? Wiecie, w końcu ma wielką posadę na uniwersytecie. No nic, no. Idźmy. Trochę dziwne. Wkroczyli do wspaniałej sali, gdzie właśnie rozpoczynały się. Ja zawsze zastanawiało mnie, co jest za tymi drzwiami. Pozornie, czarodzieje mówili jednym głosem. Pozornie. Bez wątpienia to jeden z nas. A według mnie za wszystkim stoi grupa trzymająca władzę pierścieni. Jeszcze przed chwilą mówiłeś, że lew, czarownica i stara szafa. Zaraz się wszystko wyjaśni, bo oto widzę dołącza do nas wybraniec z wynikami śledztwa. Ciekawe kto to? Na pewno nie ja, ani ja. Reksiu, czy wiesz kto z nas, oprócz mnie, jest ten, kto tak potwornie mąci? To ty. To Gulgudryk Gryffindyk. Aha, wiedziałem. Niemożliwe. Wiedziałem. Wiedziałem. Tak to ja. Zwodziłem was tak długo, naiwniacy. Ale już za późno, za nie. Późno. Portus otworus, czary mary, bęc. Zaśmiawszy się okrutnie, zdrajca czmychnął przez czasoprzestrzenny portal. To drań. Zaraz zobaczymy. Namyślając się długo, Reksio i Kretes podążyli za nim. Aha. Trzy drzwi. Raz mały Tadeusz chciał wejść na kapę. Otwierał szuflady, lecz nie mógł dać rady. Powiedział mu Marek, obserwuj zegarek. Skorzystał Tadeusz z poradu. Co tu mamy? Oż ty w kopiec kopany! A to co za polana? Co ten królik? Reksiu, ja się cieszę, że jesteś. Mój pan uwięził mnie za to, że pomogłem ci uciec. Uwolnij mnie z tej klatki, a zaprowadzę cię do niego. A tu co? Jeszcze minutkę. Wróćcie. Nie! Ale po co wy to robicie? Nie chciałem tam wejść. Jeszcze minutkę! Spieprzyłem coś. Jeszcze minutkę! Nie chciałem tego zrobić. O, goddammit. Poczekajcie. Okej, jestem tutaj. Otóż musimy najpierw królika uwolnić, żeby w ogóle, wiecie, nie? Wchodzić po tym labiryncie. Nie ma miejsca! Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Picie herbatki na stojąco nie jest zbyt uprzejme. Dzisiaj jest duży kapelusz. Okej. Tylko urósł na... O, dzwonek. Godzina dziewiąta. Okej, ruszyłem szufladę 6 razy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Zielono 5. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Teraz idziemy do pomieszczenia z godziną trzecią.
godzina trzecia jest tutaj. Pomarańczowa 4 razy. Dwa, trzy, cztery, żółtą dwa. Raz, dwa. Pomieszczenie z godziną szóstą. Niebieską szufladę raz. Nie ma miejsca! Nie ma miejsca, nie ma miejsca, nie ma miejsca. Niebieską szufladę raz. A czerwoną trzy razy. Otwieranie szuflad nie jest zbyt uprzejme. Okej. Faktycznie jest w porządku. Mam podlać grzyba, czy co? Ale coś muszę z tym grzybem, żeby tutaj chyba wejść, nie? Aha, po prostu troszeczkę pomieszkowałem, pogłówkowałem. Chodziło po prostu o to, żeby te, co mieliśmy, ten czajniczek, już go nie mam niestety, najpierw iść na godzinę trzecią, podlać, godzinę szóstą podlać tym czajniczkiem i voila, oto gotowe, nie? Czyli o to tutaj chodziło. Wejdźmy ładnie sobie po schodach. Idealnie. Co ty chcesz o tym? Jeśli chcesz urosnąć i dosięgnąć kluczyk, będziesz musiał odgadnąć trzy niezwykle trudne zagadki. Poproszę o pierwszą zagadkę. Okay. Co to jest? Rano chodzi na czterech nogach, po południu chodzi na czterech nogach, wieczorem chodzi na czterech nogach, a także miauczy i pije mleczko. No kot. Nie wierzę. Powiedz, że kot. Powiedz, że pies. Powiedz, że krowa. Powiedz, że dwie kaczki. Powiedz, że kaszalo. Powiedz, że kot. Dobrze. Aha. Matko. Poproś o drugą zagadkę. No dobra. Co to jest? Rano chodzi na dwóch nogach, po południu chodzi na dwóch nogach, a wieczorem gdacze i wysiaduje jaj. No to klops. Powiedz, że kaczka. Powiedz, że pies. Powiedz, że kura. Powiedz, że hipopotam. No, chyba będzie hipopotam. Powiedz, że zając. Powiedz, że kura. Nie miałem hipopotam kliknąć. O, psia moc! Ajajaj, ale jednak zaliczyło nam tę odpowiedź. Jak? Poproś o trzecią. Trzecią, okej. Co to jest? Rano chodzi na stu nogach, po południu chodzi na stu nogach, wieczorem chodzi na stu nogach i ma sto nóg. Nic z tego nie rozumiem. Powiedz, że kura. Powiedz, że pies. Powiedz, że stubia. Powiedz, że studentka. Powiedz, że stonoga. Powiedz, że student. Dobrze. No, zaskoczyłeś mnie swoją wiedzą i błyskotliwością. Proszę, oto kawałek grzybka. Okej, musimy znaleźć tą przecież kość niebieską. Dosiągniesz kluczyka. Co? Trudne były te zagadki, prawda? No, moja rola dobiegła końca. Znikam. Rexio zjadł kawałek magicznego grzybka i poczuł, że kawałek magicznego grzybka. Rexio zjadł ciasteczko i poczuł, że maleje. Dobra, to idziemy do królika. Tu mogę iść? Czy ma jakąkolwiek pobliżę? Masz ty w kopiec kopany! A to co za polana? Masz, otwieram. Rexio przekręcił kluczyk i po chwili biały królik był wolny. Moja zemsta będzie słodka. Chodźcie za mną. No dobra, idę. Czy co? Już niebawem! No. Jeszcze minutkę! Jeszcze minutkę! Sorry, ale musiałem się skupić. Na ramieniu Rexio i Kretes wkroczyli do tajemniczej komnaty.
Co? Jeszcze minutkę i szkatułka się otworzy i to, co jest w środku, będzie moje! Czyli tylko moje! Co? A wtedy to ja będę królem wszechświata! Ależ ty jesteś uparty, Reksiu! Broń się! Reksio sięgnął po różdżkę. Pokonam cię! Trochę głupio ze swoim nauczycielem walczyć, który nas uczył podstaw magii. Ale wal się. Dobra, teraz ostatni i bam, wygraliśmy. Nie chcę! Przegrałem! Przegrałem z Reksiem! I przegrałeś z Kretesem! W jakimś sensie, oczywiście. Brawo, udało się. Jeden rzut oka wystarczyłby zrozumieć, że to właśnie stojąca w pomieszczeniu maszyna wysysa magię z krainy czarów. Musimy ją jakoś zniszczyć. Jak? Co to za otwór? Ten otwór sięga do samego wnętrza tego diabelstwa. Reksio wyciągnął swoją różdżkę i po chwili wahania wcisnął ją w otwór. Twoja różdżka! Maszyna zamigotała, zabrzęczała i rozpadła się na milion części. Dobrze, magik będzie wolny. Prawie milion. A zgromadzona w niej magia uleciała i powróciła do krainy czarów. Nice. Ten, który tak potwornie mąci, znalazł się w niewłaściwym czasie, w niewłaściwym miejscu. Ooo, nie chciałbym być w tym samym czasie i miejscu, co on. Ja też. A gdzie? Żebyśmy dowiedzieli się w następnej grze z serii Reksio, następnej części, o. A co tu mamy? Reksio przyjrzał się szkatule. Żłobienia na jej wieku wydawały się podejrzanie znajome. To jego łapa. Przypominały kształt jego własnej łapy. Reksio przyłożył łapę do wieka szkatuły. Pasowała idealnie. To nie jest zbieg okoliczności! Co tam będzie? Kość? Znajdował się swój papieru i zaginiona niebieska kość. Niebieska kość, dzięki której... Możemy wrócić do domu! A ja chciałbym przeczytać, co tam jest. To wygląda na jakiś list. Tylko co to za dziwny alfabet? Nie zastanawiając się długo, Reksio połknął niebieską kość. Patrz, Reksiu, róg ekran. No ja, ale chciałbym dowiedzieć się, co to za list. Zawinął się. To wygląda na jakiś list. To może potem się dowiemy. Co to za dziwny alfabet? Dobra, to idźmy. A co to? To chyba koniec. I to faktycznie był koniec. Wystarczyło jeszcze tylko... Zamknąć książkę! Kogucie, zamknij książkę! Dobrze. Tak, oczywiście! Reksiu, Kretesie, wróciliście! Dobrze cię widzieć, ty mój stary. To jest moja ulubiona część Reksia, serio, poważnie. Tyle szczęścia naraz! Fajny klimat. Chłopaki, budujcie mi tak z powrotem wajchadłowiec. Wracam na kuram do mojej moli. Wracaj. Mój makaron pewnie już wykipiał. Tak więc wszystko skończyło się dobrze. Magiczna moc uwolniona z machiny tego, który tak potwornie mącił, powróciła do krainy czarów. Fajnie, jakbym mógł kontynuować przygodę w magii. Sam zresztą też powrócił, ale w nowej, magicznie odmienionej formie. Co to już będzie koniec? Kurczę, no... Była moja ulubiona część. A Reksio został mianowany honorowym 8. czarodziejem. Brawo. Pierwsza część była zbyt krótka, ale fajna wprowadzenie do serii. Ogólnie po pierwszej części twórcy zdecydowali, że w innym kierunku pójdą. O, kury. I potem już ucho inaczej wyglądało. Czarodzieje też wyglądają inaczej. Są ciekawsze minigierki, chociażby zbieranie tych krasnoludów i w ogóle. Zobaczymy, jak będzie w wyniku czasu. Przypomnijmy sobie, może lepsze jest. Nic. Ja będę się z wami żegnał. I na następnej serii. Reksio i Kretes powrócili do domu. Już tak. Mogło się postronnemu widzowi wydawać, że nareszcie Reksio będzie mógł udać się na zasłużony odpoczynek, kiedy... No. Nie jest dobrze. Co? Ten list, co go znaleźliście, odczytałem go. To list z dalekiej przeszłości. Zawiera schemat budowy wehikułu czasu. Musimy natychmiast wziąć się do roboty. Los wszechświata jest
w naszych rękach! No nie wierzę! Moli mi tego nie daruje! Co znajdowało się w tajemniczym liście? Czy Reksio i Kretes wyruszą w podróż w przeszłość? Czy Kretes uratuje swój makaron? Tego dowiecie się z czwartej części przygód Reksio. Może być ciekawie. Reksio i wehikuł czasu. No to elo. Do następnej części. Makaron! 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 Nie mogę już przecież. Ile można czekać na ten makaron? Skandal. Skandal, Kretesie. Skandal, a ponadto wstyd. Za co dają w telewizorze? Reklamy dają. O! Nasza oferta. Tak, znam. Tam gdzieś jesteśmy w środku, nie? W tym drugim chyba też. W tym drugim jesteśmy, tak. To jest całkiem niezłe. Wszystkie są świetne. Ładnie te pudełka tak ułożone ładnie są tam. Na tym ekranie. Równo są ułożone. Równo, tak. Takie odstępy mają równe takie. Jak to się szybko przewija, człowiek się przyjrzeć nie może. To jest super. Chyba kupię. O, smakule! Ja w to grałem. Naprawdę niezłe. Ciekawe, czy taka reklama na kogoś działa, taka co leci na koniec. Na mnie działa. Na mnie też działa. No ja kupiłem już... Na mnie bardziej. Podczas tej rozmowy ja kupiłem już 3. Na mnie bardziej, bo ja mam po trzy z każdego. To są w ogóle wszystko dosyć fajne programy. No nie, w sumie... czego sobie taka reklama na koniec takiego programu? To też nie bardzo fajnie to. No, to w sumie jak musi być już, no to... to... Z dwojga złego, żeby lepiej taki cały. Zgrabnie, ładnie sklecona, zmontowana. No i ten podkład, to tło takie to ładne jest pod tym. Szkoda, że białe. Jest w sepi trochę tak raczej. No dobra, gdzie ten makaron? Ojej, przysnąłem. Jak się skończyło? Nachalną reklamą. Straszne. I niekoniecznie, reklama jest dźwignią handlu. No dobra, a kto w końcu był tym złym? No ja z Rafałkiem. Wiedziałem. A teraz to ja mam pytanie. Czy ktoś mi może w końcu wytłumaczyć, kto porwał tego biednego Reksia i umieścił w pułapce? Jak to kto? Ja. Ja.